Sylwia Micyk, dobry wieczór Państwu. Czas poznać najbardziej aktualne pogodowe informacje dla naszego regionu. Zapraszam. Jutro Polska znajdzie się na skraju wyżu, ale na pogodę będzie wpływał aktywny niż, którego ośrodek znajdzie się nad południową Polską. Pozostaniemy pod wpływem chłodnego i wilgotnego powietrza. Ta nadchodząca noc zapowiada się deszczowa, a temperatura spadnie do 4 stopni w Zakopanem, 7 w Nowym Sączu, 8 w Gorlicach i 10 stopni w Miechowie i Krakowie. Jutro na niebie od rana dominować będą chmury, przed nami deszczowy dzień, a synoptycy ostrzegają też przed burzami. Na termometrach maksymalnie 19 stopni w północnej części regionu, 18-17 stopni w centrum i 15 na Podhalu. Wiatr na ogół słaby, w czasie burz silniejszy, w porywach do 60 km na godzinę. W Krakowie parasole przydadzą się jutro od poranka i warto je mieć przy sobie aż do późnego wieczora, a ciśnienie będzie się jutro wahać na krakowskich barometrach 990 hektopaskali. Dwa kolejne dni zrobią się już troszkę cieplejsze, jednak w prognozach nadal mamy przelotne opady i lokalne burze. W czwartek na termometrach maksymalnie 22 stopnie, w piątek maksymalnie 23. Mapa z prognozą jakości powietrza wygląda bardzo dobrze. Jutro jedynie w okolicy Krakowa i Nowego Targu poziom pyłu PM10 może być lekko podwyższony. I tą informacją kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia.